Witamy serdecznie. Śledczy Zalwit prezentuje Na tropach kosmicznej szarańczy, czyli zaczynamy o insektach. Witam wszystkich widzów kanału Wiedza dla Wszystkich. Tak, bardzo fajnie tu jest właśnie zacząłeś, Na tropach kosmicznych szarańczy. Na moim kanale jest taki film pod tytułem Pasikoniki pana Owensa. Właśnie to był jeden chyba z pierwszych przypadków, jeszcze z lat, jeśli się nie mylę, 50., gdzie wspomniano o takich owadzich istotach i napisano nawet książkę. Ja powiem ci, że mam w mojej bibliotece takich parę rarytasów, mam nawet oryginalne wydanie książki George'a Adamskiego, bo jeszcze widzisz, bo już o tym nie będziemy mówić, bo byśmy nie wiem do kiedy, bo my tu mówimy właśnie o takich federacjach galaktycznych, o tego typu istotach gdzieś tam z dalekiej przestrzeni, o ich możliwościach technicznych, o ich zaawansowaniu duchowym. Natomiast jeszcze wcześniej, w latach 50., takiego czegoś nie było. Wtedy, to jest też właśnie fenomen, wtedy istoty, oprócz właśnie fenomenem jest organizacja Vril, bo tam były istoty z Aldebarana. Natomiast do nas przylatywały istoty przeważnie z Wenus. Na przykład George'a Adamskiego odwiedzał Wenusjanin, a swego czasu był też fenomen takiej pani, która nazywa się Omnek Onek, i to była pani Wenusjanka, która żyje do dzisiaj pod postacią ludzką, według swoich oczywiście zeznań, i twierdzi, że pochodzi z Wenus, więc jest to jest taki też jakby temat swój dla siebie, z taką specyficzną właśnie nostalgią, już jakbyśmy mogli powiedzieć ufologiczną. A my wracamy tu do naszych kosmitów, do naszych ras kosmicznych. Ja że mówię, się boję już to słowo mówić, ras, bo to rasa, bo widzisz, co się dzieje w naszym świecie dzisiaj. Wszystko się poprzewracało, nie można już nazywać rzeczy po imieniu wręcz, no do czego to dochodzi. Ale dobra, my się tutaj nie będziemy tym za bardzo przejmować, zwrócimy tylko uwagę, że taki problem jest. I właśnie, mówiłeś, co tam z tą szarańczą kosmiczną. No i mamy insektów. Jest jeszcze w takiej, powiedzieć trzeba, że istnieje, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcję rzeczywistości, taka hierarchia wśród tych istot, i mówi się, że bioroboty, czyli szaraki, są zarządzane przez dużych szaraków. Duże szaraki są zarządzane przez reptilian. A jeszcze gdzieś tam pomiędzy pojawiają się owady, i tu już jest takie sprzeczne informacje są. Czasami wychodzą na to, że owe owady są zarządzane przez reptilian, czasami odwrotnie. Natomiast jeżeli weźmiemy zeznania wziętych, tak nazwijmy to, to bardzo często w tych zeznaniach jest opisane, że oprócz tych szaraków, którzy tam coś dłubali przy nas, no to była jeszcze jedna istota, która wyglądała jak owad, przynajmniej miała taką owadzią głowę trójkątną. Wszystkim się to z owadem kojarzyło, z szarańczą właśnie, ciekawe, z modliszką, z szarańczą. Często ta istota nadzorowała to wszystko i wyglądała, jakby zarządzała całą operacją, czasami dochodziło do kontaktu telepatycznego z tą istotą i ona się przedstawiała jako lekarz lub doktor. To jest też ciekawe. I na niektórych też rysunkach czy w sesjach hipnotycznych ta istota występuje w takim białym fartuchu jak nasz doktor. Ale to tak na marginesie, bo właśnie te istoty mają takie zderzenie, powiedzmy, występują w tych wszystkich porwaniach, w tych wzięciach, w tych, gdzie jakieś ślady na ciele są, że są jakieś materialne, powiedzmy przynajmniej ślady, które mogłyby te historie potwierdzać lub dałyby bazę do zbadania tych przypadków. Natomiast w tych poprzednich historiach, o których mówiliśmy, nie ma takowej bazy, po prostu nie ma. Natomiast chyba, że uznamy na przykład zdjęcia pewnych obiektów typu UFO, tak nazwijmy to, czy nagrań, i przypiszymy im tym właśnie cywilizacjom, to wtedy można się o to spierać, ale w rzeczywistości nie. A właśnie owe owady stanowią ten wyjątek. Tu jest takie połączenie. To jest jedyne. Jakieś weganie, arkturianie, plejadanie i inni,
tam nie ma jakichkolwiek takich kontaktów, w których można byłoby to potwierdzić. No, chyba że historię Billy Mayera, do którego zaraz, czy też do tego fenomenu Plejada zaraz zresztą też przejdziemy. Więc insektoidzi, czyli owady. Więc tu one są definiowane jako rasa wroga nam, w ogóle jako wroga wszystkim, podobnie innym w naszej galaktyce. Oni są sprzymierzeńcami, mają być reptyloidów. I są jakby, mimo że jest to potężna rasa o dużym zaawansowaniu technicznym, podlega królowej reptylian, co jest bardzo ciekawe. Tam jest właśnie wśród tej reptylianskiej narracji, tam królowa zarządza wszystkim, a nie król. Kiedyś było odwrotnie w ich dawnych czasach, co doprowadziło do buntu między nimi swego czasu. Ale to też tak. Też znowu, gdyby ktoś, dla wszystkich, którzy teraz wsiedli, to jeszcze raz, skąd mam takie informacje, to przypominam, że jest to z moich zbiorów. Natomiast nie przedstawia to oczywiście mojego, jakby nie są to moje, nie jest to zesłanie, które na mnie spłynęło i które przekazuje wam jakby z pierwszej ręki jedyną prawdziwą prawdę objawioną. No więc tu, jeżeli chodzi o owadów, to one mają bardzo mocną, jak to się mówi, zdolność reprodukcyjną i w bardzo krótkim czasie rozpowszechniły się po całej galaktyce, co znowu jest konform w ogóle z owadami, ponieważ owady potrafią tysiące jajek znieść gdzieś tam i bardzo szybko właśnie w ten sposób jakby przekazać swoje geny dalej w przyszłość, ilością, wiedząc, że większość z nich zostanie po prostu zutylizowana, ale na skutek tej gigantycznej możliwości reprodukcyjnej jakieś tam zawsze przetrwają. I mówi się też, że jest kilka ras tych insektów, są różne, są one się porozumiewają, no świadkowie twierdzą, że telepatycznie, ale też są w stanie porozumiewać się, wydawać dźwięki jakieś i te dźwięki takie, to są dźwięki przypominające klikanie na tastaturze komputera. Klik, 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 takimi dźwiękami mają się oni porozumiewać, co jest też ciekawe, bo zauważ, że wszelkie takie szarańczowate istoty, świerszcze i inne, również trąb tam mają takie organy, trąb tymi kończynami o kadłub, tak nazwijmy, i wydzielają. Niektóre potrafią nawet użyć tego dźwięku jako broni o bardzo wysokiej ilości decybeli, jako taka broń uderzeniowa, dźwiękowa, byśmy mogli powiedzieć. Pochodzą z, właśnie, tu jest też ciekawe, z tak zwanej galaktyki, którą można sobie wygooglować, jak ktoś chce zobaczyć w internecie. Ona jest pod nazwą Sombrero Galaktyka, bo tak przypomina takie sombrero, taki płaski placek, i jest ona oddalona około 30 milionów lat świetlnych od Ziemi, czyli widzicie, jest to gigantyczny dystans. No i tak można byłoby się właściwie zapytać, jaki jest sens pokonywania takiego dystansu, żeby zniewolić tutaj ludzką rasę, czy w jakiś sposób się wykorzystać, tak jakby nie było w ich galaktyce, czyżby jakiś, powiedzmy, istot, które można byłoby bez takiego, bez takiej wielkiej operacji, chyba że nie trzeba dla tych istot, nie ma to różnicy, chyba że dystans, ta przestrzeń, czasoprzestrzeń, ten czas i dystans nie gra roli, to też musimy sobie, wtedy może nie ma to znaczenia, wtedy rozmawianie o dystansie i odległości. Tutaj widzę, że jakieś siły nam ktoś próbował się dodzwonić, może właśnie z owej Rady Galaktycznej. Dobrze. Więc 30 milionów lat świetnych, dystans. Ich gabaryty to między 2,4 a 2,7 metra, czyli bardzo wysokie istoty. Ich egzoszkielety, tak jak to owady mają, są zielone i czarne, takie czarnawo-ciemne i zielone. Tutaj chciałbym dodać jeszcze, że ja też, jeżeli chodzi o taką, ja
jeśli zagłębimy tam w insektów, w ich powiedzmy w przypadki kontaktów, to nie wszystkie miały, nie wyglądały, nie wszystkie wyglądały, miały jakiś egzoszkielet. Niektóre wyglądały bardzo humanoidalnie, oprócz tej głowy, ale miały też na sobie coś nałożone, więc można tu się z tym, jak ktoś chce, można dyskutować o tym. One żyją w takich grupach, ich społeczna struktura jest tak skonstruowana, że decyzje są podejmowane przez jedną żeńską, jakby królową, można powiedzieć. Tak jak to w ulu jest, czy u termitów, czy u mrówek, czyli żeńska istota zarządza, przynajmniej my tak to, my mówimy, że mrówkami zarządza królowa, ale tak naprawdę nie wiem, może jest to jedna całość wraz z królową. Tak, tu jest też tak to przedstawione. No i też również to, o czym wspomniałem, oni są zawsze w towarzystwie owych szaraków, z którymi komunikują się telepatycznie, jak i też z ofiarami mogą się telepatycznie komunikować. I podobno są to istoty, które są odpowiedzialne za hybrydyzację, ewentualnie hubrydyzację, bo to są dwa różne terminy, hybrydyzacja i hubrydyzacja. Są hybrydzi i hubrydzi. Kiedyś ktoś mi nawet na kanale napisał, że jak gość w okularach i w kapeluszu powiedział hubrydzi, to od razu wyłączyłem. No tak. Kto by chciał się więcej dowiedzieć czegoś na temat hubrydów, no to ja po prostu proponuję moją serię Procedury pokładowe. Tam jest o tym po prostu opowiedziane. I to jest program, w którym tutaj jest wymienione, że właśnie te owady, insekty są zaangażowane w to i próbują manipulować naszym NS-em, tak to się mówi na Zachodzie, a w Polsce mówi się DNA. Tu się mówi DNS. Jest to samo, to są różnice po prostu w nazewnictwie. No i jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o insektów. Oni mają być w jakiś sposób w takiej koalicji z pewną grupą Niemców, tak byśmy to powiedzieli, ale jest to historia już dosyć bardzo stara, około 500 lat do tyłu. Tu się mówi o grupie, o tym też kiedyś w jednym filmie pod tytułem Ziemia Operacja Ultima Thule, albo coś w tym stylu, już sam nie pamiętam tytułu, to było już jakiś czas temu. Można znaleźć sobie na mojej playliście, są takie, tam można przez to dojść do tego materiału. Tam chodzi o ucieczkę, właściwie ucieczkę, emigrację z Niemiec do Ameryki Południowej i ta grupa cała tych Niemców, zresztą wszyscy emigrowali, Hiszpanie, Portugalczycy, Niemcy, dlatego właśnie później Argentyna, Brazylia bardzo mocno pod wpływem tutaj III Rzeszy, nazwijmy to, była i zresztą do dzisiaj ma tam duże wpływy, Niemcy mają w tych krajach. I tam ta grupa po prostu zniknęła. Ta cała populacja tych imigrantów, którzy z Europy w czasach, to był rok tam 1500, któryś już dokładnie nie pamiętam, kiedy nawracano na jedyną prawdziwą religię, Amerykę Południową, i tam była sporna kwestia między Portugalią a Hiszpanią, no to tam właśnie później właśnie powstały te Brazylia, Argentyna, to jest też takie pokłosie tego sporu. W każdym razie oni tam mieli się osiedlić, ale konflikty z Indianami, które tam były, z miejscowymi, z Indianami, właściwie to jest złe słowo, z miejscowymi, z ludnością etniczną, która tam zamieszkiwała, doprowadziły, że oni schowali się w jakichś górach, w jaskiniach i te jaskinie dalej prowadziły i po prostu wszyscy uciekli gdzieś tam w podziemia i więcej się nie pojawili, zniknęli bezpowrotnie. Legenda głosi, że odnaleźli zdjęcie do słynnej Agarty, i stąd powstały różne takie legendy, baśnie, opowieści na temat życia we wnętrzu ziemi. I tam właśnie w tym wnętrzu ziemi miało dostać, czy już jakkolwiek, doszło do spotkania z tymi
Druidami gdzieś tam w którymś momencie i oni mają z nimi jakąś, powiedzmy, jakiś układ, byśmy tak nazwali, bliżej tutaj nieokreślony, to trzeba byłoby znowuż poczytać książki Van Helsinga. Ewentualnie są w internecie takie przekazy telepatyczne, jeżeli ktoś takowym ufa. Linda Porter na przykład twierdzi, że ma właśnie kontakt z takimi istotami natury insektoidalnej. Także to by był taki skrót, jeżeli chodzi o właśnie owych insektów. Tak, to by było chyba, jeżeli chodzi o insekty, taka ogólna informacja wystarczy. Wiesz co, jeśli chodzi generalnie o insekty, to ja raczej, wiesz, nie jestem specjalistą, ale czasami lubię patrzeć i szukać takich wątków łączących. I jeśli chodzi o popkulturę, szczególnie o kinematografię, bo nie ukrywam, że ja uwielbiam fantastykę naukową już od dzieciństwa, na początku książki, potem filmy i chłonę to po prostu, raczej niewiele rzeczy ominąłem, to jest jednak chyba największa narracja, jeśli chodzi o to, z kim człekokształtne istoty toczą różne boje, to właśnie z insektami. Jest mnóstwo filmów, mnóstwo takich narracji, że dochodzi do tego, że jest jakaś tam królowa roju, która tym steruje, są właśnie takie insektoidalne różne stwory. Tego jest bardzo dużo, więc myślę, że jeśli jest to przygotowywanie albo po prostu gdzieś tam przemycanie pewnych informacji, które ci, nie wiem, reżyserzy, autorzy scenariusza dostają, bo skądś to jest rzucone, bo nie wszystko jest narzucane, ale są pewne rzeczy, które są tak, wspierane przez media, bo to wiesz, tam naprawdę można sporo doczytać się, dosłuchać, domyśleć. Jest tych przekazów mnóstwo, są i takie, ale na pewno ten wątek wojny albo konfliktu owadów, insektów z ludźmi jest ewidentny. To po kulturze jest, jest widoczne. Absolutnie. Nawet zobacz, ja powiem ci tak, wejdę ci w słowo, zobacz sobie książkę Misja na przykład. Tam jest też konflikt z owadami. Może troszeczkę w innym kontekście, w innym sensie. Te owady są przedstawiane bardziej jako jakieś niezbyt rozwinięte wysoko istoty, wręcz prymitywne i ze zwierzęcym instynktem, ale są również zwalczane przez owych przyjaciół, panach, który z nimi miał polecieć w tą niezwykłą podróż, tak na marginesie, również tam w takim przekazie. Aczkolwiek wielu twierdzi, że Misja to po prostu jest też należnego typu science fiction. Jakkolwiek byśmy to chcieli spojrzeć, jest tam również ten wątek właśnie wojny, właśnie konfliktu wręcz zbrojnego z insektami. Popatrzmy jeszcze na ludzi, jak najczęściej my negatywnie reagujemy na owady, raczej z obrzydzeniem. Rzadko się zdarza, nawet mi, żebym czuł przyjemność z kontaktu z, na przykład, z jakimiś takimi robakami, nierobakami, czy biedronki, jak mnie obgryzają, czy też komary. No raczej nie mówię, no całuj mnie, całuj, albo gryź mnie, gryź, tylko raczej gdzieś tam instynktownie, no niestety taki jest ten odruch. Nie lubimy się specjalnie, aczkolwiek mają one dużą rolę, grają w naszym ekosystemie. Motylki, oczywiście. Przyczółki, no jest tego bardzo dużo naprawdę, ale tak. Generalnie czasami są takie sytuacje, że niekoniecznie. I teraz wrócę jeszcze, bo wiesz, no ja jestem wychowany na takim, powiedziałbym, satyrykach, na kabaretach i na różnych takich rzeczach jeszcze za mojej młodości. Niesławny Marcin Wolski, który w tej chwili rzeczywiście zszedł na psy, może albo na owady wręcz, swego czasu no, tworzył wspaniałe opowieści. Ja, wiesz, będąc małolatem, słuchałem sobie w radiu, było taka audycja 60 minut na godzinę i do tej pory pamiętam, chyba to było słuchowisko, które się nazywało Laboratorium numer 8 i tam było właśnie o takich insektach, o termitach i tam właśnie, wiesz, taka była na końcu, dobra, nie wiem, czy kojarzysz, czy w ogóle słuchałeś tego typu niestety rzeczy. Niestety, wiesz, jestem zbyt długo tutaj, żeby te, coś mi się to 60 minut na godzinę gdzieś tam
ktoś, gdzieś mi to raz ta nazwa przeleciała, ale absolutnie nie kojarzę ani osoby, ani programu. W każdym razie, jeśli ktoś gdzieś tam słuchał, to sobie przypomni, to rzeczywiście była też taka sytuacja, że były eksperymenty i nagle te owady bardzo mocno się zrobiły rozumne i wręcz napierdzielały się z ludzkością, więc z różnych kierunków idą przekazy o tym, że niestety główna oś konfliktu to są ludzie owady. I nawet nie te właśnie nasze szaraki, nie ci reptilianie, ale ludzie i owady. Czyli ta królowa królów, jak nawet wspominają o tej naszej anglikańskiej królowej, która też jest tam od czci i od owadów. Była królowa. No wiesz co, załóżmy, ale coś w tym jest, więc myślę, że ten wątek należy gdzieś tam w tych naszych opowieściach z mchu i paproci umieścić jako, zastanówmy się. Bo my cały czas sobie tutaj troszkę żartujemy, śmiejemy się. Zresztą ja powiem ci, że świetny tytuł tej audycji, opowieści z mchu i paproci, one idealnie pasowały do tego. Ja powiem ci jeszcze taką rzecz, że posiadam taką fajną książkę, trylogię, która nazywa się Inwazja. Książek pod tytułem Inwazja jest bardzo dużo, ale właśnie to, co mówisz, bo wiadomo, że na jednego człowieka przypada ponad miliard owadów. To trzeba powiedzieć, to gdzieś takie wyliczenie gdzie miliard na jednego człowieka. I teraz tam w tej książce chodzi o mrówki, które wywołały wojnę ludziom. I paradoksem jest, znaczy paradoksem, taką ciekawostką, że mrówki wykryły, ile ludzi jest na świecie, aby ich pokonać, i wykryły, że jest około 18 egzemplarzy. Są potężne, gigantyczne i trzeba je załatwić, bo przeszkadzają. Więc cała książka jest bardzo fajnie napisana właśnie okiem owadów, tak jak wspomniałeś o tych termitach, jak one chciały tam sobie poradzić właśnie z tymi 18 ludźmi, którzy tam gdzieś w okolicy mieszkali. Także taka rzeczywiście i owady, my prowadzimy też wojnę cały czas, trujemy te owady, opryskujemy chemicznie je, w jakiś sposób próbujemy zlikwidować. To jest, tak jak wspomniałeś, to jest prawdziwa wojna, którą toczymy cały czas, to jest wojna z owadami. Od zarania dziejów. No niestety tak, wiesz, ja jeszcze pamiętam, że jak jeżdżąc małolatem, to najczęściej owady ginęły na masce i na szybie samochodu. W tej chwili już ich nie widać, albo rzadko widuję. Są gdzieś indziej, ale w tym roku wyjątkowo muszę przyznać, że były bardzo dokuczliwe, to znaczy, że myśmy im zaleźli na skórę. Jak wchodziłem do ogródka, to co najmniej miałem 5 gatunków, które mnie nękały bardzo mocno. Miałeś właśnie tą federację na sobie. Ja wiesz, Iwan, wracając teraz z Polski, jadąc zresztą i wracając oczywiście do Radomska, gdzie odbyła się owa konferencja, również cały samochód był wręcz aż, nie chciałem dowierzać, bo to był październik, aż przykryty owadami, powiedzmy. Także bitwa była naprawdę rozmiarów galaktycznych, którą stoczyłem z chmurą owadów. Ale dla ekologii to było dobre, to znaczy, że rolnicy przestali pryskać i nagle się pojawiły, wyroiły się owady. Różnie można, owady, czyli one są, tak jak zresztą tam było przedstawione w tym materiale, w tym takim skrócie, że one bardzo dobrą zdolność reprodukcyjną mają i też ich niezwykła umiejętność dopasowania się do warunków, to też trzeba powiedzieć, jest naprawdę, stoi na bardzo wysokim poziomie. Ich tolerancja warunków biologicznych jest bardzo, ale to bardzo, i odporność na wszelkiego rodzaju skażenia bardzo wysoko. Dobrze. Czy już na tropach szarańczy już skończyliśmy omawiać te tropy szarańczy? Czy może właśnie tak dalej? Tak sobie chyba skończyliśmy, dlatego że to jest, widzisz, najciemniej zawsze pod latarnią, mimo że ta owa szarańcza otacza nas, tak jak mówisz, biedronki, ja też właśnie, u nas też jest bardzo tu sporo tych biedronek, biedronki, różne inne owady, tak jak mówisz, sympatią nie darzymy tych owadów, chociaż do nich jeszcze, chociaż to jest już inny gatunek, pająki na przykład, się niektórzy panicznie boją owych pająków, czy to są owady, pająki są osobną grupą, mówi się o zwierzętach wręcz, ale takie istoty pajęczne, pająkowate, raczej w fantastyce tak, natomiast taki kontakt raczej się nie spotkałem, aby ktoś gdzieś jakiś była taka, powiedzmy, jest jeden taki przypadek ze Szkocji, gdzie pewnemu panu
właśnie takie istoty, które można byłoby pod takie pająki, aczkolwiek on twierdzi, że one były z metalu i jakieś mechaniczne były. Były takie kule, z których wystawały właśnie takie jakby odnóża, takie jakby kolce, jak taka kolczatka jakby, która się toczyła. I te obiekty, słuchaj, podarły mu spodnie. I te spodnie są zachowane do dzisiaj i były przez wiele lat obiektem badań tamtejszej policji, ale to taki incydent na boku. Jak tak myślę, że chyba o szarańczy, o insektach chyba wystarczy, bo nawet można jeszcze dodać tylko, że one w ogóle, jeżeli chodzi o tej właśnie, mimo że na ciemię jest pod latarnią i pełno jest wokół nas, to tak naprawdę mimo wszystko są w tych relacjach, mimo że istnieją, to na pokładach tych obiektów zawsze jest jeden albo dwa egzemplarze, o dziwo. A większość jest właśnie tych szaraków lub żaden. Więc to są takie wyjątkowe istoty jakby z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mocno odcisnęły piętno właśnie na fantastyce. No choćby i słynny film Obcy na przykład, gdzie też można powiedzieć, gdyby ktoś miał porównać, miałbym te istoty do czegokolwiek, no najszybciej bym porównał to do owadów, takich gigantycznych owadów, które tam właśnie chciały wszystko zmasakrować, pożreć, rozerwać na strzępy i cokolwiek z tym zrobić. I zaabsorbować. Też składały swego rodzaju jajka czy embriony w innych organizmach, co znowuż owady również czynią. Także mamy odbicie, jeżeli chodzi o owady, w naszej rzeczywistości, byśmy mogli powiedzieć, i nieraz to czuliśmy na własnej skórze, te owe owady. Ale dobrze, wydaje mi się, że przechodzimy dalej.